Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Squad Builder. Tym razem zbudujemy sobie skład reprezentacji Brazylii. Pewnie już niektórzy widzieli u mnie na live, jak ten skład wygląda, ale nie do końca, ponieważ dokonałem dwóch, a w zasadzie nawet trzech zmian w składzie. I teraz wam zaprezentuję moją pierwszą podstawową jedenastkę. Oczywiście na początku uprzedzam, że naprawdę jeśli chodzi o Brazylijczyków, to wybór jest ogromny. Ja ten skład zbudowałem sobie tak jak chciałem. Także w miarę możliwości będę wam mówił mniej więcej, kogo możecie gdzie dać innego. Plusy i minusy myślę, że też omówię. Także przejdźmy do początku. Od razu bramkarz to Diego Alves. Diego Alves, którego dostałem, także ja sprawdzę jeszcze jego cenę i podam wam to wszystko i tak w tytule. Sprawdzę, jaki jest najtańszy teraz aktualnie. Wiecie, zawsze w tytule macie podane, ile kosztował ten skład, także myślę, że to jest dobra metoda. Bardzo dobrze broni. Naprawdę, jeśli grałem przeciwko różnym moim przeciwnikom i z którymi rozmawiałem, to byli no po prostu zdziwieni, że Diego wyciągał takie piłki, że masakra. Tak broni u mnie, jeśli u was będzie robił to samo, no to super. Teraz mamy dwóch środkowych obrońców. Pierwszy to Thiago Silva, którego dostałem też na początku FIFA jeszcze, gdy budowałem skład właśnie taką hybrydę, którą widzieliście. Bardzo mocny, bardzo szybki, ciężko go przepchać i ogólnie świetnie gra głową, więc moim zdaniem jeden z na pewno w piątce najlepszych obrońców na świecie bym go umieścił. Drugi środkowy obrońca to Marquinhos, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Jeszcze kiedy nie miałem kasy na Silvę, kupiłem sobie Marquinhosa za 1500 i gra świetnie, naprawdę gra świetnie i ten koleś mnie zadziwia, no jest mega OP według mnie. No i super, także polecam go bardzo serdecznie. Na prawą obronę damy sobie Danilo. Danilo bardzo szybki, 83 tempa, dobry też dribbling, 3 gwiazdki słabszej, 3 sztuczek. Grający w Porto, kupiony za 950 tylko, więc naprawdę fajny. Oczywiście możecie dać Diego, Daniego Alvesa, tak samo na prawą obronę, no ale cóż, to są wydatki już, także wiecie, do przodu zawsze można zupgrade'ować. Ja wam przedstawiam trochę taką tańszą wersję, ale chociaż jest Silva, więc to taki tani do końca skład nie jest. No chyba, że poszukacie sobie innego środkowego obrońcy, to będzie to lepiej wyglądało. Lewa obrona to Marcelo, oczywiście mój ulubieniec Marcelo, 82 tempa, 84 dribbling, 81 obrona, 80 podań, 3 na 3 gwiazdki, chociaż według mnie zasługuje na 4 gwiazdki sztuczek. Kupiony za 23 500, teraz jest dużo tańszy, bodajże za 12 tysięcy już go możecie kupić. Środkowy pomocnik defensywny to po raz pierwszy Felipe Melo, jego jeszcze nie widzieliście, kupiłem go przed chwilką za 1100. Zobaczcie na obronę i główki 80-80, więc to będzie naprawdę myślę fajne rozwiązanie. Drugi defensywny pomocnik to Hernanes, ten który ma 5 gwiazdek słabszej i 4 sztuczek, kupiony za 11 tysięcy, ale jest mega, naprawdę ma bardzo mocne strzały z dystansu. No piekielnie dobre te strzały są. Teraz mamy środkowych obrońców, pierwszym z środkowych obrońców, środkowych pomocników ofensywnych oczywiście. Pierwszym jest oczywiście Kaka. Jakby go mogło zabraknąć w moim brazylijskim składzie. Kaki chyba nie muszę wam prezentować. 4800 dałem za Ricardo Kaka. Teraz przejdźmy na jeszcze dwójki naszych ofensywnych pomocników. Kupiłem przed chwilą Ronaldinho. Tak stwierdziłem, że taki fajny akcent. Wiecie jak on jednak, jaki ma dribbling i to wszystko, więc myślę, że fajnie się nim będzie grało. Kupiony za 4500, więc podobna cena do Kaki. No i jeszcze jeden, tym razem szybszy środkowy pomocnik ofensywny, Bernard, który ma naprawdę 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabszej nogi, 91 tempa. Pomimo tego, że go odpychają, to jeśli jesteście skillerami lub lubicie troszkę sobie potrikować, naprawdę polecam serdecznie. Kupiony za 4000. Następny zawodnik, napastnik, to Diego Costa. Diego Costa, który no póki co jeszcze mogę go dać do reprezentacji Brazylii, ale wiadomo już, że będzie grał w reprezentacji Hiszpanii, przynajmniej taką chęć zgłosił. Kosztuje około 13 tysięcy, ja dostałem go w ofercie wymiany po meczu Wagera, który wygrałem. Przejdźmy teraz do ławki rezerwowych, oczywiście też Brazylijczyków, którą wam teraz zaprezentuję. Mamy tutaj Hulka kupionego za 43 tysiące, którego nie mam gdzie dać w tym ustawieniu totalnie, więc może kiedyś zrobię ustawienie z Hulkiem. Następny
to bramkarz Elton, oczywiście z Porto. Tutaj mamy jeszcze Limę, napastnika bardzo szybkiego. Można na atak też dać sobie Pato. Mamy Fernando tutaj, pomocnika defensywnego. Julio Baptiste, bardzo mocny, dobre strzały, ale niestety trochę wolny, 56 tempa. Mamy też Robinho na Enke. No i tutaj jeszcze damy sobie jednego z największym overallem, Alex Sandro. Mamy tutaj jeszcze, bodajże mam Casemiro i Adriano, takich dwóch moich rodzynków z Realu i z Barcelony, że tak powiem. Tak się prezentuje ten skład, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, no i oczywiście możecie sobie go modyfikować jak tylko chcecie, to jest tylko moja propozycja. Więc trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem, na razie i piona.